Cześć, mam na imię Zbyszek. Zebra Zbyszek. Nie jestem taką zwykłą zebrą, nie? Znaczy, mam czarno-białe paski, ale nie mieszkam w Afryce. Tylko w polskim zoo. Ciągle słyszę od dzieci o jakichś innych zebrach, na przejściach dla pieszych. Ale nic o nich nie wiem więcej. No czasem jestem wesoły, a czasem normalnie smutny, jak każdy. Ale kiedy wszyscy pójdą spać, marzę o tym, żeby poznać inne zebry. Te, które mieszkają na ulicach. O, dziura! Wygląda na to, że się przecisnę. Tak, jestem tego pewny na 100 000 000 000%. A podobno paski wyszczuplają. Zaraz mi się uda. O, udało się. Udało się! Hej ho, hej ho, na wolność by się szło, na wolność by się szło. Dzień dobry, Zbyszek jestem. A pani jak się nazywa? Nic pani nie mówi. I taka pani trochę jakby... Jakby to powiedzieć, rozpłaszczona, jak jakiś zebrowy naleśnik. Niby ma czarno-białe paski, ale gdzie ogon, a uszy, a kopytka. Ale mama mówiła, żebym nie oceniał zebry po paseczkach. Może to jakaś nadzwyczajna zebra? Zobaczę, co ma po drugiej stronie. Ojejku, strasznie to straszne, o mamusiu. Słuchajcie, to było przeokropniaste, takie straszne rzeczy na kółkach chciały zrobić ze mnie marmoladę. Nie rozumiem też, czemu te dziwne paski na ulicy nazywają się tak jak ja. Jak ja mam się zaprzyjaźnić z takim pasiastym naleśnikiem? Proszę, wytłumaczcie mi, o co w tym wszystkim chodzi. No proszę.